Kolejna załoga z numerem 15, Skoda Fabia Rally 2 Evo. Czy mogę was prosić o zgaszenie świateł? Fotoreporterzy proszą, ponieważ ich oślepiają, a chętnie zrobili wam zdjęcie. Super, bardzo dziękuję. Maciek, zapowiada się typowy rajd rzeszowski, bardzo zdradziecki. U nas jest zawsze tak, że jest jeden dzień upału, jeden dzień pompy. W tym roku chyba będzie odwrotna kolejność. Jutro ma być pompa, a dopiero w sobotę słońce. Mam nadzieję, że jutro będzie piękna pogoda, bo wiatr zaczął wiać i mam nadzieję, że przegoni chmury. Bo jeżeli będzie padać, no to będzie duże wyzwanie dla wszystkich, no bo to jest rajd naprawdę świetny, techniczny, kręty, trudny, brudny. Jak jeszcze deszcz spadnie, no to tak naprawdę czeka nas wiele przygód i najważniejsze będzie utrzymanie się po prostu na drodze. Są różni kierowcy, jedni wolą syf i mokry i ślisko, ty rozumiem z tego, że woli, żeby było sucho i ładnie i słonecznie. Nie, kiedyś jak jeździłem, uwielbiałem jak jest brudno, że tak powiem brzydko, syf i deszcz i czułem się najlepiej w tych warunkach i uważałem, że tam jest moja przewaga nad innymi. A teraz jak traktuję rajdy jako hobby i przyjemność i może czas urlopowy poza domem, to jednak wolę, jak jednak słońce świeci, można się trochę przyjemniej pościgać. Czyli jedni na słońcu się leżą na leżaczku przy basenie, a wy po prostu w rajdówce się gotujecie. Tak, zdecydowanie tak. Powodzenia w takim razie, miłego urlopu w Rzeszowie, w takim razie życzymy. Maciek Lubiak i Grzegorz Dawowski, a wystartuje ich wiceprezydent Rzeszowa, pani Krystyna Stachowska. Wspomniałem już o tym, jak wiele mamy naprawdę. Oh.
Wszystkiego ósmego miejsca w klasyfikacji generalnej.